Nie no, to ja ogólnie dobrze mi się wszystko gra, tylko nie wiem czemu OBS ześwirował z przechwytywaniem dźwięku. Wszystko było dobrze do tej pory. I dalej OBS nie słyszy. No dobra. O nie, słyszy. Słyszy. Ruszyło się. Więc i wy powinniście słyszeć teraz. Dajcie znać teraz, czy nie jest za głośno. Działa, działa, działa. I teraz tak, czy mam zacząć od nowa, czy wczytać sobie swoją grę? Myślę, że od nowa będzie lepiej, bo nas wyrzuci w jakimś innym randomowym miejscu. Na to się cieszę. No a jak, Olsanowa? Normalne. Wczytać, ale tu już jest dużo zrobione. Znaczy dużo, no. No właśnie mam rzeczorki. Dalej się boję, bo ostatnio mi tubylcy na brzeg wyszli. Czy mam wrócić do domu? Zobaczymy, co się tam pojawi. Moje pierwsze podejście do gry i 9 dni już żyję. Jestem z siebie dumna. Czekajcie, bo miałam sobie jeszcze wyłączyć podgląd live'a. Słychać łogień. Ja się okaże, że mam coś kliknąć. Albo rzekę w sumie. Coś tam słychać w tle. My nie chcemy umierać. Howard, nie o to w tym chodzi. Jest środek nocy, oczywiście. W sumie możemy iść jeszcze spać. Czekajcie, bo ja teraz nie ogarniam. O, tędy. Idźmy. Oczywiście, że nie chodzi o umieranie. Tak będzie jeszcze ciemno, ale przynajmniej jest pełnia, jest jakiś plus. No mamy tu, wszystko mamy w sumie zrobione, co na razie mam otwarte, co na razie mogę zrobić. Aha, miałam zobaczyć, czy tu się mięsko przerobiło. Nawet wędzarkę mamy. Mam nadzieję, że się nie spaliło. Mięso pancernika. A, ono się nie skończyło robić, no dobra. Nie chciałam wypijać. No ale dobra, nieistotne. Weźmy sobie patyczki w takim razie. Łogiń. To nie za milion punktów, czy my mamy czym rozpalić? Nie mamy. Tutaj też nie. Więc zgarnijmy jakieś krzoki. Z tego będzie. Zobaczymy. Mały stos liści. Co ja mogę ze stosu liści zrobić? Nie, jeść tego nie chcę. Potrzebne nam jest coś, co ma suche liście. To są grzyby znowu. Widzicie tu gdzieś suche liście na bananowcach na przykład?
Cześć, Mleczuś. Jinx, tak, bo to jest ogólnie podobno tak jakby druga część The Forest. Więc ma prawo być podobne. Tego nic nie widać. Dobra, sprawdźmy to. Tu będzie jakiś suchy liść w tym. Liść bananowca. Nie ma. O, halo. Słonko wschodzi. Będzie trochę lepiej widać coś z żółkniętego. Ten będzie suchy. Wzorowany na The Forest. Dobrze. Okej. Okay. Halo, suchy liściu. Jeżeś poleciał. No serio? O, jest suchy liść. Mamy to. I drugi suchy liść. Teraz możemy tu wrzucić miętko. Teraz czekajcie, bo ja tu gdzieś zrobiłam pułapkę. O, może się coś zdążyło złapać. Nie. Nie zdążyło. To może tu? Mamy ropuchę. Będziemy mieli więcej mięska. I rybka powinna być. Ta. Czy to ma fabułę? No, nasza kobieta ukochana przynajmniej, bo tak w sumie nie wynika z niczego, czy ona z nami jest, czy nie. Tylko tam tak jakby wyszło, że ją kochamy. Drodze. Halo, okoń. Dobra. Naprawdę. Ani w te, ani we w te. A jakby tu na dół wcisnąć? Czekajcie. Może tak? Też nie? No. Też nie. Halo. Jest i rybka. Miskę zabierzemy z powrotem. No, powiedzmy, ma rozmawiać z tym plemionem tutaj, z tubylcami, aczkolwiek straciliśmy z nią kontakt. Mięsko i mięsko. Możemy porzucić miski i zrobić zupkę jeszcze. Dobra. Idźmy sobie kość. Nie wiem, co ten kwiatek daje. Chyba nic z tego, co pamiętam. Zatrucie pokarmowe. No, spróbujmy go ugotować. No, także musimy się ruszyć, żeby znaleźć nowe rzeczory. Tam na górze jest kampus, tak jakby. Ale jakby nasz. W sensie... Wygląda jak zrobione przez człowieka, nie przez tubylców, bo stamtąd mamy właśnie na przykład tą wędzarkę i konstrukcję na szałas. Tak jakoś wyszło, że ją kochamy. No dokładnie tak. Przynajmniej po rozmowie tak wyszło. Czekajcie.
nam nie dało tego, co potrzebujemy. Dlaczego mam zatrucie pokarmowe? Nie! My potrzebujemy węglowodanów ogólnie, więc sobie zaraz je ogarniemy. Jak znajdziemy jakiegoś banana dojrzałego, o. Jest jeden i jest następny. I tu jeszcze powinien być drugi bananowiec. I... tylko nie pamiętam gdzie. Gdzieś tu był w każdym razie. Nieważne. Zjedzmy to, co żeśmy zebrali. 25. To powinno być ok, chyba. Jeszcze jeden. No dobra, możemy zjeść jeszcze. Jeszcze jeden. No, dobrze, tu Magok sprostuje wszystko. Teraz się odwodnię, nie? Czekajcie. Patronek. Węglowodany to nie, to nie. To jest kwiatek, a kwiatek nam daje zatrucie pokarmowe, źródło węglowodanów. Leczy zatrucie, ale nie mamy tych liści. Że musimy czekać, aż nam przejdzie i mieć nadzieję, że nie umrzemy. Zabija pasożyty. Aha, nie, to jest liść. No nie, nie mamy tych liści niestety. Skończyły się. A zatrucie pokarmowe leczy też zupa ogólnie. No ale oczywiście wypiliśmy ją najpierw, nie? Dobra. Idę odłożyć badylę. My sobie po drodze jeszcze zbierzemy. Zobaczmy, czy się mięsko zrobiło. Nie zrobiło, no ale w sumie możemy iść, myślę. Jeszcze kokosów się pozbyć i to zostawić. Nie wiem, na co jest nam proch, jeszcze nie odkryłam. Na co jest nam popiół. Węgiel jest do filtrów, to na pewno, ale... popiół, nie wiem. Też możemy wyciepnąć. To bym chciała przenieść je w dół może. Aha, tak się nie uda. Dobra, to chyba, że w tą stronę. Świetnie, po prostu świetnie. Oj, te kamienie. Jakiś pająk nam tu chrobocze, słychać pająka w tle. Dobra, może jednak jeszcze to. A, ale przynajmniej żeśmy się pozbyli zatrucia. No, to pozbyliśmy się wszystkiego, łącznie z węglowodanami. Ale cóż. Teraz sobie możemy ogarnąć. Jak teraz? A, mięsko? Dobra, no, o Jezu, owoce jakieś znajdziemy po drodze najwyżej. Wyrzućmy to stąd na razie. Jaka wieża. O, przewróciły się. Aha, jeszcze bidon napełnimy przed wyjściem. Nie chcę brudnej. Jeszcze jedna. Okej. No i co? Idziemy tu czy tu? Decydujcie.
Przed siebie czy za siebie? Nie wiem, czy się da upgrade'ować plecak. Przed siebie. No dobra. Teraz nam się skończy ten toporek. Ja w ogóle wzięłam włócznie ze sobą, żeby siary nie było. Wzięłam. Żółw! Drugi żółw! Nie będziemy go zabijać, bo nie będziemy surowego mięsa ze sobą brać. Ja się boję. Cieszę się, że bambusa mam tak blisko, bo przynajmniej nie musiałam go targać przez pół planszy. Aha, miałam jedną rzecz sprawdzić. Było 51,19. Robaczki. O, jest im pancernik. God damn it. Shit. Już. Mhm. Super. Chyba żeśmy wleźli w te mrówki. No ja tu nic nie widzę. Widzicie tu jakąś pijawkę czy coś? To za wysypką. Wiecie, to mam obandażować już od razu. Świetnie. Trzy kroki od domu. Nie? To nie? Halo. Podnieś ten bandaż. Co ja mam z tym zrobić? To też nie. Coś tu w ogóle jest. No gdzie uciekasz? Nie skrzecz. Czy ja jestem ślepa? Czy tu jest tylko to coś? Czy ja mogę na to coś zrobić? Bandaż w połączeniu z rośliną o właściwościach antyhistaminowych przyspieszy proces. No ale ja nie mam takiej rośliny. Jeszcze nie wynalazłam. O, tu jest ten obóz, o którym mówiłam. I zestaw miseczek. Ha, ha, ha. To idźmy dalej w takim razie. O nie! On tam gdzieś śpiewał. Ja się boję. Ile energii mamy mało, ruszyliśmy na przechadzkę bez energii. Ja umrę dzisiaj. Coś czuję. Musimy znaleźć roślinę z żółtymi kwiatkami na bandaży. To na bank. Bo to nam się przyda. Czy ja się kręcę w kółko? Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. O, tu mamy tą roślinę na zatrucie. Stupid piece of shit. Stupid piece of shit. Aha, czekajcie, bo chyba nie mamy drewna. Potrzebujemy znaleźć patyk. Pięknie. Byłoby prościej, gdybym nie był daltonistą. No dokładnie. Sobie zróbmy ostrze od razu. Dobra, i wróćmy się po roślinkę. Dobra, mamy to. Taki możemy po drodze pozbierać, bo pewnie się też przydadzą.
Tu jest coś jakieś dziwne. Co to jest? Kwiat gorzki właściwej. Okej. To pewnie będzie to antyhistaminowe, tak mi się wydaje. To znaczy jeszcze nigdy nie widziałam, jak ktoś używa tego, więc będziemy testować najwyżej. Tylko najpierw musimy sobie znaleźć coś, z czego zrobimy więcej bandaży, żeby móc to przetestować. Pi. Pitoszki. Nie, przetestujemy na sobie, jak na kimś. Do domu nie trafię. Ja patrzę, czy tu coś widać stąd. Czy tam jest jaskinia? Tak, tam jest jaskinia. Idziemy zobaczyć, co tam jest. O, i jest kwiatek na opatrunki. Nice! No właśnie, jeszcze nie ma żadnego multi. Więc sobie zróbmy od razu z tego... Czekajcie. Jak to było? Przetwórz nie, wytwarzanie. Jak się grało w Destiny? Dobrze się grało? To tak... Nie do końca będzie mój ulubiony zestaw. Znaczy nie do końca będzie moja ulubiona gra, ale... Aha, my pewnie nic nie zrobimy, dopóki nie znajdziemy, co to ma być. Dobra, ale są bandaże, to najważniejsze. Tu trzeba uważać na skorpiony ogólnie, nie? To ja mam nadzieję, że to on tak sapie. Że jestem cała chora, nie? Ej, no jaka piękna jaskinia! Czajcie, to nic nas tu nie może zaskoczyć z żadnej strony. No cóż, Olsenowa. Gorzej, że jakby nas tu coś napadło, to i tak byśmy nie mieli jak uciec. Potrzebujemy owoce. Owoców w sumie. Papug, zwierzątki. Nie mieli ze zwierzątkami. Dobra, chodźmy na górę. Do kamień spadam. Co to tak spada z nieba? To kamienia. I musimy znaleźć jakiś taki plac. Ale miałam laga. O nie! Wąż. Wąż rzeczny, niebezpieczny. Musimy znaleźć sobie jakiś taki otwarty... Nie! Wa!
Ta. Za chwilę zemdlejemy. Więc może chociaż gdzieś pod drzewem, nie? Byłoby sympatycznie. Zrobi się ciemno i będziemy musieli zaraz zrobić sobie jakieś łóżko. Zemdlej. Można by, Howard, w jaskini przespać się. Tam nawet moglibyśmy zrobić sobie ognisko. Dobra. Spróbuję tam wrócić, ale musimy wziąć sobie na pewno liście. Czekajcie, żeby też daleko nie chodzić. Gdzie to było? Tu jest ta jaskinia. Są banany! Dobra, zaraz się zajmiemy bananami. Czekajcie, tu jest palma. Tu jest palma. Dobra, weźmy tą. Fuck! Serio? Znowu jakieś mrówki. Ciekawe, jak daleko z tym zajdę. Ta. Dobra, gdzieś tu jest wejście. I sprawdźmy, czy mogę tu postawić się. Gdzie to było? Nie tu? Tu? Jezu, ja tu nic nie widzę centralnie. A tu nie postawimy łóżka w środku. Tu możemy postawić, ale trzeba się pozbyć tego wszystkiego, co tu jest. Czekajcie. Myślę, że metodą omdlenia my tu po prostu za chwilę doczekamy ranka, nie? Postaw konstrukcję chociaż. Jeszcze. Halo. To już padło? Chyba padło teraz. Aha. Zjedzmy coś, wiecie?